Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLDKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w naszym ukochanym Mordorze, tak? Znaczy, nie do końca, ale jednak. Mamy, moi drodzy, pojedynek. Tutaj specjalnie zacząłem, żeby nie dokładać się nam drogi. Pewnie zauważycie pewne zmiany w najbliższym czasie, ale o tym się już dowiecie jakby na kanale bezpośrednio. Natomiast, moi drodzy, rozpocznijmy. Będzie tutaj pojedynek między dowódcami, dwoma dowódcami Saurona. Część rzeczy została mi przez was wyjaśniona, za co bardzo dziękuję w komentarzach. Mamy to, muszę sobie częściowo przypomnieć, moi drodzy, sterowanie, więc wybaczcie mi, jeśli nie będę do końca ogarniał. Nie będę... Okej. Jeszcze raz. Jeszcze raz. On nawet nie ogarnia, że my do niego walimy tutaj, z tego co mi się wydaje. Czy on tam był jakiś X? Coś można było zrobić, czy mi się wydawało? Okej, jeden z nich nie żyje, pięknie. Teraz będzie można zabrać strzały chyba. Tutaj. A, koniec pojedynku, okej. Czy mogę już tego drugiego wziąć i zabić w międzyczasie, czy nie? Okej, bo jemu wzrasta potęga, to dobrze, bo on miał potęgi 6. O, czekajcie. O, jeden przycisk. Tak. Nie żyję pierwszy raz, ale moi drodzy, już i tak były narzekania ze strony niektórych osób, że troszkę źle gram. Jakby bawię się w muckę. Straszno. Pięknie, pod F-ką ta egzekucja ładnie weszła. W ogóle nie wiedziałem, że mogę coś takiego zrobić. To chyba właśnie weszło z... Weszło nam to z perków, że możemy tak bardzo o tego gościa tutaj ogarnąć. Czy on do nas właśnie wypluł strzałę? Chyba tak. Czy jemu się HP naładowało, czy mam wrażenie tylko takie? Kurde, ciągle nie mogę się przyzwyczaić do biegu. Halo. Dobra, w ten sposób. Bijemy go dalej, ponieważ nie ma co się bawić z urkami. To muszę przyznać. Znaczy, przepraszam, z orkami. Urukowie to są dowódcy. Nie, urukowie to są ci. Ci to są orkowie, ci dowódcy. Chyba na to wychodzi, jeśli dobrze rozumiem. Cholera, no. Niedobrze jest trochę. Szczególnie, że ta walka tutaj, ona strasznie długo trwa właśnie, jak się tak bawimy jeden za drugim. O czym właśnie narzekał między innymi Kurhan. Trzeba było zrobić coś innego. Pod kontrolę mogę złapać, jak dobrze pamiętam. Ale musiałbym się najpierw właśnie pozbyć tych pozostałych. A to nie jest najłatwiejsze. W ogóle, co jest ciekawe, my w ogóle nie płoniemy. Znaczy, dostaję obrażenia, ale nie płonę. A on się w ten sposób leczy, ciekawe. To ma wampiryzm, coś takiego? Jest tutaj coś taki perk? Nawet nie wiem. Pięknie. Czekajcie, złapmy go. Mogę złapać? Chcę go złapać, halo. Ale chcę go złapać? Nie mogę go złapać w ogóle. Dlaczego? W każdym razie, jak próbuję go złapać, to on mi się wymyka. Czy on ma taki perk u siebie? Może, to trochę już teraz za późno na to. O Jezus, najgorzej. 3,5 minuty walki. Okej, moi drodzy. Troszkę mi się pozapominało sterowanie. Musiałem sobie przypomnieć. Jakieś powodu nie mam pojęcia, dlaczego nie mogłem tam tego gościa przejąć, złapać i tak dalej. Możliwe, że to po prostu moja wina. Nie ten, nie E, tylko lewy kontrol. Ojejku, jestem tak bardzo nieprzyzwyczajony do tego sterowania. Jakieś powodu ono sprawia mi sporo problemów. Chodź tutaj, panie kolego. Tak, czemu nie wystrzeliłem? Halo. Dziękuję. Poszło. Dobra, ja wskakuję tutaj do góry, zabiję tego gościa, wezmę strzały, elfie. Halo. Ojejku, znowu zamiast F-ki kliknąłem LPM-a. Dobra, już gość nie żyje i tak. Żaden problem. Bierzemy elfie strzały. Postaram się też zachować jakby oryginalne sterowanie, bo już chyba o tym mówiłem. Zresztą staram się jakby też ocenić grę po tym, jak została oryginalnie zaprojektowana pod kątem sterowania. Tym bardziej, że nie chcę za wiele zmieniać. Wydaje mi się, że tę grę lepiej by mi się grało jednak na padzie, wbrew pozorom. Ale ja jestem, jak wiecie, mocno pecetowcem, więc... Wszelakie przełączanie się napada nie jest mi do końca
na końcu mi pasuje, ponieważ jakby nie mam na tyle doświadczenia z padem, żeby być pewnym, iż gameplay takiej formule będzie ciekawszy. Cokolwiek, dobra, lecimy do kolejnego, przepraszam, to jest próba krwi, nie pojedynek tym razem. Oczywiście akceptujemy, pozbędziemy się kolejnego gościa, bo czemu by nie? On tutaj będzie walczył z... jejku, jak się nazywały te potwory? Okej. Okay. Niech idzie, niech walczy ze śmiercią. Dobra, a my się w tym czasie zajmiemy strzelaniem w jego... O cholerka! Bo jest niewrażliwy na ataki z dystansu. O, to ciekawe. Ciekawostka. No i mamy naszego. Zobaczcie, coś świetnego, nie? Bo on powiedział, że zarżniecie was obu. Nie wiem, czy to odnosiło się tylko do nas, czy do nas i do elfa. Ale wydaje mi się, że to się odnosiło do mnie i do tego potwora. Jejku, zapomniałem, jak to się nazywa. Oj, niedobrze. Trochę mi się oberwało. To jest? Przeżył próbę krwi? Tak, bo załatwił tego potwora. Jest za potwora. Zapomniałem, jak się nazywa. Cholerka, nie tak. Na niego zeskoczyć. To już chyba się nie da. No tak, on jest niewrażliwy absolutnie na ataki z dystansu. W tym momencie zbugowałem, moi drodzy. Idealnie, cudownie. Dobra, udało mi się odblokować. Ale to, co się tam przed chwilą odwaliło, to ja naprawdę nie wiem. Uciekam stąd. Tak, nie jest za dobrze, nie jest za dobrze. Przez nie kursor obrękowa. Aha, okej, tak, to już było. Okej, PPM. Odbijamy i uciekamy stąd w takim razie, moi drodzy. Uciekamy. Fuck, jeszcze raz. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Jezus. Jestem laga mózgu przez chwilę. Uciekamy, bo nie chcę zginąć. Dziękuję za to. Najgorzej, bo zawaliłem strasznie. O nie, i co najgorsze, to w ogóle mi te misje nie poszły teraz. Te dwie, zawaliłem obie tak naprawdę, no. W sensie zabiłem, okej, jednego, rzeczywiście tam przez pojedynku i tak dalej, ale no. Okej, moi drodzy, jako że zawaliliśmy jedną misję, zacznijmy kolejną. Bo przecież bardzo inteligentne lipki standardowo musi się wpieprzać. Proszę bardzo, kto na kogo robi zasadzkę? Wydaje mi się, że Horkliż zmiela, czy na rozpruwacza, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, no jeden na drugi w każdym razie. Ten ma w ogóle potęgi 3, drugi ma 7. Ciekawie. Zabiłbym tego z potęgą 7, szczerze mówiąc. Chyba na to wychodzi. Oczywiście ten zmielacz, on przykuje zasadzkę na tamtego drugiego. Nie, to zmielacz wpadł zasadzkę. Dlaczego ten gość jest zielony? Czybym mógł go ogarnąć sobie do armii od razu? Prawdopodobnie. Gdzie jest ten drugi w ogóle? Pomóżmy mu trochę też. Chciałbym go jednak do swojej armii jakby zaciągnąć, chociaż raz, tak? Okej. Okay. Czasem z jakiegoś powodu nie wchodzą te egzekucje teraz. Nie wiem dlaczego, nie jestem w stanie tego zrozumieć. No i ten się na nas rzucił standardowo. Did he send you, eh? Well, it won't make no difference. Dobra, spróbujemy go złapać zaraz. To nie miała być F, tylko lewy kontrol. Ale bardzo szybko poszło. Więc niech będzie egzekucja, no spoko. Tonemu rośnie potęga, wzrośnie. Czyli bez względu na to, jakiego gościa zabije, tak na jedno wyjdzie. W sumie. W ogólnym rozrachunku. Ci uciekają? Nie, ci się cieszą chyba, więc my spadajmy stąd, póki im pomogliśmy. W ogóle ciekawe, że nas nie łapią jakby bezpośrednio po zasadce, tak? Że jakby pomogliśmy im i pytanie, czy to rzeczywiście jest gameplayowo jakoś to jest zrobione, czy po prostu przypadek. Moi drodzy, jesteśmy już bardzo blisko artefaktu. Zobaczcie, staram się ten odcinek dosyć mocno ciąć, ponieważ no nie dzieje się na razie nic specjalnego. Ja sobie też przypominam jeszcze, jak się walczy, etc, etc. A ten artefakt wydaje mi się, że powinien być gdzieś tutaj, zaraz pod nami praktycznie. Dokładnie chyba tak też się dzieje. Ja się może mylę. Moi drodzy, i mamy to. Okej, zapomniałem przejść w ogóle do świata duchów. Ojejku. Totalnie zapomniałem o tym, że muszę się najpierw tutaj przenieść, żeby widzieć te artefakty. Postrzępiony liścik, pergamin wysłany przez Erin.
Wiadomość, w której przepowiedziała rychłe schwytanie jej przez Uruków, jest wyraźnie adresowana do Hirgona, jej męża i przywódcy wygnańców. To, czy dotarła do adresata, to już zupełnie inna historia. Zobaczmy. O, mamy to. Mamy to. Proszę bardzo, tylko jak się to klikało teraz? A, X-em było otworzenie wspomnienia. If only you were here. But I know you must fight the Uruks, or there will be no chance any of us will ever be free. I fear I will never see you again, if they find me. I do not know how long I can survive. Your beloved wife, Erin. No i mamy kolejną część historii, tym razem osobę, która uciekała przed Urukami, która się skrywała przed nimi. Ciekawą rzeczą jest to, zobaczcie, jak bardzo wiele, nie chcę powiedzieć run, ale ile liter, ile wyrazów zostało tutaj zapisane. Ja na tak krótką wiadomość, znaczy ja wiem, to jest tylko i wyłącznie model, trzeba to powiedzieć, ale moi drodzy, jak widzieliście przed sekundką, w menu mamy bardzo dużo ulepszeń i run. Mogę sobie dorzucić jakąś runę, o właśnie, proszę bardzo, dziki bój, zwiększa obrażenia zadawane przy walce wręcz o 14%. Miło, chętnie wrzucę. Oprócz miecza mamy na łuk, nową pewnie... Miętność. Zobaczmy może tutaj, co to jest. Odzyskujesz 52% skupienia po unieruchomieniu wroga za pomocą umiejętności przyszpilenia. Nie chcę tego, zdecydowanie tego nie chcę. Nie jara mnie to ani trochę. I mamy tutaj kolejną runę do sztyletu. Odzyskujesz 18% życia po zabójstwie z ukrycia. Okej. Okay. Może być. Chwilka, a my tam za daleko idziemy. Mamy jeszcze ulepszenia. Mam 285 mitrilów. Bodajże mitrile to były. Chyba w końcu zapamiętam, jak się to nazywa. Magia. I mamy, moi drodzy, odblokowaną część drugiego drzewka, jak widzicie. Pełni misję główną, aby odblokować. O, ciekawe. Nie wiedziałem, że to jest część zablokowana przez misję główne. Ale. Jazda na Karagorach. Nadal nie. Właśnie, Karagory. Tak się nazywały tamte potworki. Wyssanie z ukrycia. Ciekawe, może na razie nie. Rzut sztyletem, może nie. Zadanie ciosu kończącego, nie. Trafienie krytyczne, myślę, że trafienie krytyczne sobie ulepszymy na razie. Mam jeszcze dwa dostępne punkty. Brutalny mord, przerażające zabójstwo z ukrycia, przytrzymaj lewy shift i PPM. Okej, okay, to jest fajne. My mamy tę umiejętność przyszpilenie. Jest. Nie chcę jej. Jest jeszcze wystanie z ukrycia. Wszystko kończące ostatniej szansy, niech będzie tak już. Jak już mamy coś rozwinięte, to niech to idzie w ten sposób. To ja na Karagorach może kiedyś, tak? Kompendium na razie zostawiamy, ponieważ on nas nie interesuje. Zobaczcie, troszkę to zajęło, ale już możemy wrócić do gry. The Iron Jaws clamped hard on the people trapped here. The Dark Lord in all his forms desires sheer domination. Okej, właśnie czekałem, aż się dokończy tej powiedź postaci. I moi drodzy, możemy iść na arenę. Czy na arenę, do misji, która się nazywa na arenie. Głównie właśnie po to, aby wykonać kolejną misję, kolejny fragment miecza znaleźć, tak? Dobrze mówię, to były fragmenty miecza tutaj? Czy odnajdowanie legendy, cokolwiek tutaj będzie, tak? Zróbmy to. Rozpocznijmy misję. Schwytany przez władcę ciemności, rzucony na arenę, miał zginąć na dowód tego, że jest zwykłym śmiertelnikiem. Zdarznął każdego przysłanego wroga, łącznie z tymi, którzy go więzili. Okej. Okay. Mamy legendę miecza... Urfaela, tak on się nazywał? Ojejku, najgorzej. Znowu przekręcamy mnie nazwy, znając życie. Okej. Okay. Powiem wam, że może być to dosyć ciekawe. O, pięknie! Kurde, tutaj paru wrogów naraz możemy siakać. Pięknie. Nie wiedziałem o tym. Czy może wiedziałem, tylko że ja jestem jakiś głupi i już zapomniałem? To było piękne. Podobało mi się to zabójstwo teraz, które weszło. Bang. Ten nie żyje, kolejny. To jeszcze jeden. Kolejny zamordowany. Nie, moi drodzy, te mordy to jest absolutne złoto. Już o tym chyba mówiłem, ale jeszcze raz to powiem i będę to powtarzał pewnie jeszcze wiele, wiele razy. Okej, tego odrzućmy. Wow, co ja teraz zrobiłem? Nie wiem, co zrobiłem, ale wyglądało fajnie. W sensie pewnie wszedłem właśnie w świat duchów. I przez przypadek
ten sposób wyszedł taki fajny efekt graficzny. I kolejny załatwiony, proszę bardzo. Powiem wam szczerze, że naprawdę powoli idzie ciekawie. W sensie, prosta misja, ale przyjemna, niesamowicie przyjemna wręcz, bym powiedział. To było zajebiste. To było tak zajebiste. Naprawdę, nawet nie wiecie, jak mi się podobał ten cios kończący teraz. Był tak cholernie filmowy. Przewrót i następnie odcięcie głowy jeszcze w przewrocie, co jest absolutnie niemożliwe w rzeczywistości. Przede wszystkim chociażby ze względu na twardość kręgów, kręgosłupa. No ale cóż, tak? Kolejna głowa odcięta. O Jezu, przecież monetyzacja na tych filmach. Tak bardzo wyleżała, gdybym był normalnym YouTuberem. Ale ja nie jestem normalny, bo nie mam zarabiania, więc no. Tak. Możemy sobie na takie rzeczy, powiedzmy, pozwolić, tak? Okej, moi drodzy, udało się. Niestety, nie zrobiłem jednej rzeczy, czyli... Nie osiągnąłem 100 punktów, znaczy 100 punktów, Jezus, 100... jak się to nazywa? 100 punktów combo, tak, jakby to nazwać. 100 punktów kombinacji. Szkoda, bo naprawdę to było fajne. To się fajne wyzwanie, można było to zrobić, ja zawaliłem. 50 wrogów pokonanych, nie było to coś takiego mega, to była po prostu walka, tak, czysta walka, czysta napieprzanka w moim wykonaniu. Co więcej, ci wrogowie byli dużo łatwiejsi do zabicia. Okej, moi drodzy, teraz jesteśmy przy Itildinie kolejnej do zebrania. Wybaczcie, na pewno za te cięcia, ale totalnie jakoś mój mózg się dzisiaj zlagował i nie potrafi nic normalnie zrobić. Troszkę ogarnąłem sobie kwestię przesłuchań, żeby było mi łatwiej. Ale nadal nie jest to, prawda, idealnie to, czego bym chciał. A do Itildina akurat było blisko, można sobie tutaj wskoczyć, no spokojnie. Cyk. Okej, oni nas tam zauważyli, ale już mamy kolejną część naszego obrazu uzupełnioną. Ja wychodzę z cienia i rzucam zaraz nam kolejny cel. Co będzie kolejnym celem? Język na wodzy. Wystarczy jedna obraza, prawdziwa bądź wyimaginowana, by bezlitosny poganiacz ukarał niewolników. Niewolnika śmierci uwolni tych eru ducha winnych, nieszczęśników. Aha, eru, okej. Okay. W kontekście, że bogu ducha winnych, tak? A eru pewnie zakładam, że to jest jeden z bóstw. No chociaż cokolwiek innego jeszcze. Jakkolwiek inaczej. Ten eru jest tutaj odbierany w świecie, wybaczcie, naprawdę tak jak mówiłem. Ja z lore niestety nie jestem idealnie na... Idealnie zapoznany. Kurde, co ja nie mogę ogniska zniszczyć? Mogę. Halo. To nie mogę wysadzić ogniska. Kurde. Halo, co się dzisiaj dzieje? Ej, nie, ja mam naprawdę wrażenie, że ja coś zepsułem dzisiaj. Najpierw nie mogę wykonać normalnie egzekucji. Teraz mam problemy z tym, żeby wysadzić ognisko. Halo. Tak naprawdę poważnie. Dobra, trudno. Lecimy biegiem szybko na górę. Oczywiście oni sobie wezwali posiłki. A my to mamy gdzieś, my zaczynamy po prostu misję, język na wodzy. Okej. Okay. Mam nadzieję tylko, że nie zabiję tych niewolników przez przypadek. Chcę dodatkowo zabić 3 uruków, kiedy przeszukują miejsce, gdzie zostali zwabieni. Okej. Okay. Do zrobienia, powiedzmy, w miarę. Help me. Thank you. Okej, moi drodzy, chyba nie wykonam tego tak, jakbym chciał, bo póki co się na mnie po prostu rzuca cała masa uruchów. Po prostu zrobię to inaczej. Zastanawiam się przy okazji, jak się robi już teraz egzekucję, też sobie przypomniałem to wszystko, tą mechanikę. Bo Jezus, nie granie w tę grę 2 tygodnie, to jest już bardzo dużo. Dobra, moi drodzy, po prostu biegniemy uwolnić tego ostatniego niewolnika. Nie zrobię tego, to się za dużo po prostu uruchów zrobiło. Jest to po prostu dla mnie ciężkie, żeby z nimi ogarnąć. Mam jeszcze tutaj chętnie zebrał tę roślinkę. Biegiem. Mamy też złapać item. O właśnie, on się tutaj znajduje. Zbieramy. Udało się. No i mamy go. I moi drodzy, w międzyczasie pomiędzy walką możemy sobie tutaj przeczytać. O Jezu, jaki ten odcinek będzie tragiczny po prostu, jak go nie potnę za dobrze. Tylko niedźwiedzio smażałek. Co?
Żelazo do piętnowania. Aha, okej, okay, wszystko jasne. Tylko nie idziecie o smażałek. Te słowa można często usłyszeć od orków z Udunu. Warto zauważyć, że chociaż piętnowanie rozpalonym żelazem jest popularną karą i orkowie przypalają ciała swych gnomnych braci tak samo jak niewolników, dziecio smażałek jest niezwykły. Na spotkanie z nim zasługują tylko najwięksi winowajcy. Orkowie wierzą, że dziecio smażałek ma czarodziejską moc, dzięki której może zżarzyć się dłużej i mocniej i piętnować z taką siłą, by ukarany nieszczęśnik czuje ból przez wiele następnych tygodni. Moi drodzy, mamy tutaj wspomnienie, odtwórzmy je. You're not so brave now, are you? Hold him, boys! Get your filthy hands off me! It's simple, see? Do unto others quicker and harder than they do unto you. But at least you tried. Next time, try harder. This is going to hurt a lot. But you'll learn who's in charge. No! Nie wiem, dlaczego dziecko smażałek brzmi tak bardzo, jakby dziecko to nazwało, a jakby w wersji angielskiej brzmi to troszkę poważniej, nie powiem, że poważniej, ale troszkę poważniej na pewno. Słuchajcie, uciekamy stąd. These Uruk have a twisted concept of justice. It is not justice. It is the constant weeding out of the weak in favor of the strong. To jest prawda. Tak wygląda to u Uruków. Nie mogę się nie zgodzić po prostu z tym, co powiedział tutaj nasz kolega. Okej, moi drodzy, znalazłem ten Itildine w końcu. Troszkę mi to zajęło niestety, ponieważ nie zauważyłem w ogóle tych przejść tutaj, które są. Okej, pojawiła nam się kolejna. Czy mogę w ogóle coś tutaj zrobić więcej? A mogę sobie po prostu kliknąć i zobaczyć. Obejrzeć. Więcej, dobra. Ale co jeszcze nam tutaj przyszło? Historia. No to historia właśnie Baradur nam przyszła. W sensie, ładne arty są. Ładnie popasowane na jakieś... tapety. Okej, moi drodzy, zaczniemy tę misję, bo po prostu szlak mnie trafia. Chyba 4 razy już ją zdążyłem zawalić. Przez własną głupotę bardzo często. Ale myślę, czy kurczę, by nie spróbować też zrobić dodatkowego zadania. Jednak, żeby się przyzwyczaić z powrotem do sterowania właśnie. Podejść go tak troszkę od dołu, na przykład. Bo tych właśnie kuszników tutaj będzie najłatwiej zabijać, ponieważ oni są dosyć mocno wystawieni na nas. Wygląda jakby to było celowo właśnie zrobione. Oj, blisko było. Dobra. Lewy shift i RPM, okej. Okay. Poszło. Pięknie. Okej, w ten sposób rzeczywiście możemy działać. Bo teraz by się przydało właśnie coś tutaj tak zawisnąć. Tak, zawiśnij. Było blisko, znowu. Znowu RPM. Pęk, pięknie. Tam jeszcze jest dwóch kolejnych, przynajmniej. W sensie, oprócz tego co mam teraz na celowniku, jest tutaj jeszcze kolejny zaraz za nim i jeszcze jeden tam wyżej. Okej, okay, więc na spokojnie to zróbmy. Żeby wykonać cel dodatkowy i potem się zabierzemy za tamtego ostatniego pana. Mogę już tutaj do niego sięgnąć? Tak, mogę. W ogóle nie wiem, czy zauważycie, ale te postaci trochę podchodzą, są przyciągane przez grę bezpośrednio. Tam jest jeden, który się chyba ogarnął, że coś jest nie tak. Okej, okay, jeszcze jeden. Tutaj kolejny. Jeszcze coś pod nami tutaj się wkurza, a nie dobrze. Myślę, że po... No właśnie. Ola, chciałem powiedzieć. Okej, okay, reszta nas powinna olać teoretycznie. Też nie do końca. Ten nie żyje, co z ostatnim? To jest akurat kapuś. Czy dałby nam się w sumie? Słuchajcie. Spróbujmy go złapać. Spróbujmy go złapać, ponieważ chcę wam jeszcze pokazać, jak wygląda kwestia. Oj, niedobrze. Nie tak miało być. Jasnej, ciasnej. Miałem go właśnie przesłuchać. Chciałem wam pokazać, jak wygląda przesłuchanie w końcu. Przesłuchujemy, oczywiście. Nie wiem, chyba może raz je pokazałem, ale nadal jakby. Chciałem, żeby też zostało jeszcze dzisiaj pokazane ewentualnie. Mamy Lamluga Odwag. Lamlug Odwag, nie wiem, co to ma znaczyć. O, proszę bardzo, pada w szał, gdy płonie. Mamy tutaj całą jego znowu listę słabości i silnych stron. Mocnych stron. Ale dobra, to już załatwione.
I idziemy teraz na łuczników, których miałem chwilę już temu zabić. Zdałoby się, żebym to właśnie zrobił teraz na przykład. Bo mam taką możliwość. Tam się nami zainteresował tamten łucznik, ale nie przejmujemy się nim, ponieważ on i tak zginie. Tego widzicie, znowu przesunęło. Ciekawy sposób, żeby właśnie ułatwić to graczowi. Ja się tutaj puszczę trochę. Gdzie jest tamten? Tamten jest tutaj, tak? Nas ktoś tam zauważy. Tamci głównie. Mogę go zwabić. Nie za bardzo, co jest niestety problematyczne lekko. Może tego z boku bym zaszedł, bo wolałbym tego z boku zabić, niż tamtego od przodu. Właśnie. Pięknie, załatwiony. Tego od przodu jeszcze by się przydało. Pięknie, dobra, załatwieni. Znowu. Tam się zaczęli tym interesować, co jest niedobre. Akurat tam najmniej ich potrzebujemy wszystkich. O, wartownik się przeniósł. Kurde, teraz będzie go zabić ciężej. Dużo ciężej. Niech on się tutaj wróci na ten piedestał, bo trochę będzie słabo. Oni się niby czegoś domyślają, ale tak... średnio na jeżo. Tak patrzę. To są niesamowicie ostrożni. Lecie, przejdźmy w ten tryb. Będzie nam łatwiej ogarnąć, gdzie oni się przemieszczają. I gorzej, bo on się teraz tam pod scenę przeniósł. Tak to mógłbym go łatwo zabić, jakby był na scenie. A on w ogóle, zobaczcie, on teraz załączył do tłumu i on teraz skanduje nikomu. Temu martwemu trupowi. Ej, nie, świetnie. W sensie podoba mi się jak częściej zbugowałem tę grę, bo... Teraz jakby to ciało, jeśli dobrze rozumiem, jest brane za orka. Właśnie, ja mogę go zwabić. Tutaj. O, idzie. Teraz go spróbujemy brutalnie załatwić. Można mi się to nawet udać. Cholera, zauważył nas. Dajcie. Nie tak. A, trzeba kliknąć, a nie trzeba przytrzymać. Okej, udało się. Jakie to było głupie. O Boże, dobra, idealne zakończenie odcinka, moi drodzy. Mamy ponad godzinę nagrania, z czego nie wiem, ile macie gameplayu. 10 minut, może 20. Tak trochę żartując sobie, ale... Już mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepszy, ponieważ dzisiaj naprawdę miałem totalnie nieogarnięty, jeśli chodzi o tę grę. Dosłownie do niej wróciłem i potem takie... O Jezus, jak się tutaj cokolwiek robiło, tak? To się zdarza. Od teraz raczej już tak nie będzie. A dlaczego, dowiecie się pewnie za jakieś 2 tygodnie. A tymczasem, moi drodzy, żegnam się z wami. Do zobaczenia, do następnego i na razie.